To są wiadomości Elo4TV, Nikodem Rubelek i Weronika Walczek. Zapraszamy. Za nami egzaminy maturalne. Maturzyści teraz z niecierpliwością czekają na ich wyniki. Wróćmy jednak do dnia, w którym odbierali świadectwa ukończenia szkoły, stając się jej absolwentami. 28 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich. Tego dnia wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się uczniowie odebrali swoje świadectwa i nagrody wraz z rodzicami w obecności zaproszonych gości, grona pedagogicznego i pozostałych uczniów naszej szkoły. A co będziecie najbardziej wspominać z tej szkoły? Myślę, że tą fajną atmosferę, nauczycieli też, którzy są wspaniali w tej szkole. Ja również. Miłą atmosferę i to, że tutaj każdy jest przyjazny dla siebie. Nauczyciele też nie utrudniają uczniom, tylko działają raczej na ich korzyść. W naszej szkole nie tylko można się uczyć, ale też zdobywać nowe doświadczenia i również jest okazja do rozrywki i tak dalej. I to naprawdę korzystnie wpływa na naszą edukację. Lata liceum były najlepszymi latami w moim życiu i towarzyszył mi na pewno smutek, bo czuję więź z tym miejscem, z nauczycielami i będę tęsknić za lekcjami, za atmosferą na lekcjach. Po części oficjalnej odbyła się bardzo ciekawa część artystyczna przygotowana przez uczniów młodszych roczników naszego liceum. Maturzyści z zainteresowaniem obejrzeli występy, za którymi z pewnością jeszcze zatęsknią. Było bardzo fajnie zorganizowane, mamy naprawdę uzdolnionych uczniów, którzy polepszyli tę uroczystość swoim śpiewaniem. Mi również się bardzo podobało, uczniowie mają naprawdę w naszej szkole ogromne talenty. Każdy, kto wystąpił, naprawdę zrobił to bardzo dobrze na miarę swoich możliwości i uroczystość była świetnie zakończona. Myślę, że maturzyści wspominają bardzo dobrze nasze trzy lata spędzone wspólnie. No i życzę im, aby na nowej drodze życia poradzili sobie z pewnymi na pewno trudnościami, które spotkają. Matury na pewno pójdą Wam wyśmienicie. Telewizja LO4TV wraz z nauczycielami i uczniami życzy Wam kolejnych sukcesów w dalszym życiu. Niedawno zakończyła się rywalizacja Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej. Czas zatem na podsumowanie zmagań, w których czwarte liceum odniosło duży sukces. W kwietniu zakończyły się rozgrywki Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej. W zawodach brały udział drużyny ze szkół średnich, a także drużyna z publicznego gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Chciałbym tutaj pochwalić moich uczniów, bo startujemy nasza reprezentacja jako jedyna gimnazjalna w pośród reszty szkół średnich. Zwycięzcami Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej została drużyna z czwartego liceum, której opiekunem jest pan Karol Płokarz. Tegoroczna rywalizacja, która była pierwszą rywalizacją w tej formule, zakończyła się zwycięstwem czwartego ELO, z czego się oczywiście bardzo cieszymy wszyscy. Natomiast rywalizacja była naprawdę bardzo zacięta. Dwie szkoły bardzo mocno nas atakowały, a mianowicie Zespół Szkół Technicznych i Publiczne Gimnazjum. Na szczęście z happy endem dla nas. Międzyszkolne rozgrywki w strzelaniu to nie jedyne zawody, jakie odbywają się na strzelnicy czwartego ELO. 14 maja zakończyła się Szkolna Liga Strzelecka, w której rywalizowali uczniowie naszej szkoły. Zwyciężczynią zawodów została Patrycja Janicka z drugiej C, a wśród klas pierwszych najlepsza okazała się Julia Walczak z pierwszej A. Rywalizacja klas pierwszych była bardzo zacięta. Pomiędzy pierwszym a drugim miejscem były 4 punkty różnicy, ale cieszę się, że pomimo tej całej presji udało mi się wygrać klasyfikację klas pierwszych i mam nadzieję, że za rok także powtórzę ten świetny wynik. Liczymy na to, że w kolejnym roku szkolnym również będziemy mogli kibicować naszym uczniom w ligach strzeleckich, które cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży. 168 młodych fotografów z 38 wielkopolskich szkół wzięło udział w drugim konkursie fotograficznym Architektura w moim otoczeniu. Wśród nich byli również nasi uczniowie. 23 maja odbyło się w Poznaniu rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Architektura w moim otoczeniu, zorganizowanego przez 9 Liceum Ogólnokształcące imienia Karola Libelta. W gronie wyróżnionych znalazły się aż 4 uczennice naszej szkoły: Natalia Kaczmarek i Jagoda Kiełtyka z 3 A oraz Julia Forycka i Dominika Nowak z 2 A. Był to już drugi konkurs, w którym nasi uczniowie wzięli udział i drugi zakończony sukcesem w postaci wyróżnień. Nagrodzone prace będzie można oglądać na wystawie,
która zostanie zorganizowana w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jak co roku telewizja ProArt organizuje akcję zbierania krwi pod nazwą Oddaj krew z kablówką. Co roku nasi uczniowie wspierają tę akcję jako wolontariusze. Tym razem uczniowie pierwszej klasy filmowo-telewizyjnej dodatkowo wzięli udział w spocie reklamowym promującym to szczytne przedsięwzięcie. Zobaczmy, jak wyglądała praca na planie. Zamieniamy się zaraz? Nie, no bez przyjęcia. Dobra, super. Dziękuję wszystkim. Tematem sondy majowego wydania serwisu informacyjnego jest Dzień Matki. Posłuchajmy, w jaki sposób uczniowie naszej szkoły mieli zamiar uczcić ten dzień, by podziękować swoim mamom za trud, jaki każdego dnia wkładają w ich wychowanie. Kupujemy prezenty, spędzamy dzień wspólnie z rodzeństwem i z rodzicami. A co kupujesz mamie? Jaki prezent? Najczęściej buty. Zazwyczaj kupuję jej kwiatuszka, sprzątam więcej w domu, więc pomaga mi też jakoś. No. O, w tym roku masz jakieś szczególne prawa, czy zaplanowałaś? Szczerze mówiąc, nie, ja zawsze tak spontanicznie. Matko, nie obchodzę. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz, a co byś jej kupiła, jakbyś mogła? Nie wiem, kwiatka, czekoladki. Co roku kupuję mojej mamie bukiet róż. Muszą to być koniecznie róże czerwone, gdyż je uwielbia. Ja mojej kupiłam kubeczek, bo moja mama się lubi kubki. Właściwie to jeszcze nie wiem. Mam zamiar dopiero iść do sklepu i wybrać może coś, jakieś kwiatki, może czekoladki, coś takiego. Chociaż ona też lubi różne kubki, takie ozdoby, więc może coś z tym. Uważam, że mamy powinno się doceniać przez cały rok i nie tylko w jeden dzień w roku, tylko przez cały rok i powinno się ją doceniać, szanować i pielęgnować z nią relacje przez cały rok. Od jakiegoś czasu serwis informacyjny kończy w suchar, czyli żenujący żart wydawcy. Postanowiliśmy nieco zmienić satyryczną część serwisu i w miejsce suchara wprowadzić dowcip zaproponowany przez nauczyciela. Jako pierwszy przed kamerą zgodził się wystąpić nieoceniony pan Jan Welsand. Kolejnych nauczycieli będziemy zachęcać, aby poszli w jego ślady. Jesteśmy w czwartym liceum w szkole, więc może jakiś mały dowcip związany ze szkołą. Jest sobie dwóch kolegów szkolnych, stoją na boisku. Jeden do drugiego mówi, wiesz co, postanowiłem, że rzucę monetą. Jak wyjdzie mi reszka, to idę na lekcję, biorę się do nauki. A jak wyjdzie mi orzełek, to idę na dyskotekę. No i kolega się pyta, to co, pewnie wyszedł ci orzełek. No tak, ale dopiero za piątym razem, za piątym rzutem. To jeszcze krótszy. Ktoś puka do drzwi. Puk, puk. Kto tam? Matematyka. Sama? Nie, z poprawką. I to było już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. I mamy nadzieję, że następnym razem zobaczymy się znów w studio. Do zobaczenia. Weronika Walczak i Nikon Urbelek.